Pokój i dobro. Chciałem podziękować Bogu Wszechmogącemu, Matce Najświętszej, męczennikom z Parakoto i Wam, drodzy bracia i siostry, za dar 6. pielgrzymki z relikwiami pierwszych polskich misjonarzy męczenników, błogosławionym Michałem Tomaszkiem i z błogosławionym Zbigniewem Strzałkowskim po Stanach Zjednoczonych. Za nami 7 tysięcy kilometrów po Stanach Zjednoczonych, 11 miejsc, czyli 11 spotkań, 38 dni rekolekcyjnych na 52 dni pobytu w Stanach Zjednoczonych. Składam też ogromne podziękowanie Bogu Wszechmogącemu za wszystkie dary duchowe, jakie otrzymaliście podczas tej pielgrzymki. Szczególnie chciałem podziękować księżom proboszczom za zaproszenie nas do swoich parafii i za troskę w czasie pobytu w danej parafii. Ogromną wdzięczność wyrażam wobec tych wszystkich, którzy rezygnując z własnego czasu pomagali i przyczyniali się do tego, abyśmy mogli łatwo przedostać się z jednego miejsca na drugie miejsce. Dziękuję za każdy wyraz życzliwości w szerokim wymiarze, za każdą modlitwę, za dary serca, za pomoc dla naszych misjonarzy, jak również za wszelką pomoc dla Biura Promocji Kultu Męczenników z Parakoto w Krakowie. Proszę męczenników z Parakoto, aby oni sami wynagrodzili wszystkim za każde dobro, za dar serca. Oni już wiedzą najlepiej, jak to uczynić. Nikt z nas nie zna przyszłości, dlatego poddając się woli Bożej, z pokorą mogę tylko powiedzieć do zobaczenia na 7. pielgrzymce z relikwiami męczenników z Parakoto po Stanach Zjednoczonych. A co będzie, jak będzie, to tylko Pan Bóg wie. Na końcu, słuchając wspólnie hymnu beatyfikacyjnego naszych męczenników z Parakoto, wspólnie przypomnijmy sobie jeszcze ekspresowo wszystkie te miejsca, gdzie było nam razem wspólnie odbyć tę pielgrzymkę. Pokój i dobro! Świat się kręci, czas płynie, a pamięć wciąż żywa. Dobre słowa niezmiennie wciąż w uszach brzmią. To, co dobre i święte, ze światem wygrywa. Bo uczynki z miłości na wieki są. Oni tutaj są.